Siema, z tej strony Pytsan, zapraszam Was do nowego odcinka, w którym w końcu udało zebrać mi się odpowiedzi na 4 pytania dotyczące najlepszych wydań, najlepszych marek, najlepszych butów pierwszej połowy tego roku, więc zapraszam Was do oglądania. Zanim zaczniemy, włącz napisy, ponieważ ten odcinek będzie po angielsku i po polsku. Osobom, które znam, które lubię, które obserwuję na Instagramie, zadałem 4 pytania. Znajdziecie tu odpowiedzi ludzi z różnych części świata, z różnymi zajawkami. Będą mężczyźni, będą kobiety w różnym wieku, więc będzie to mega duża różnorodność, ale ich wszystkich łączy jedno, czyli miłość do butów. Wszystkich możemy nazwać sneakerheadami, każdy ma swoją kolekcję, więc pytam ludzi z branży, pytam zajawkowiczów o to, jaka według nich jest najlepsza kolaboracja z początków tego roku, jaki według nich jest najlepszy but z początku tego roku i bez podziału na kolaborację czy na zwykłe wydania, po prostu którą parę uważają za najlepszą, jeżeli chodzi o te pierwsze półrocze, a jaka jest marka, najlepsza marka tego półrocza, bez względu na to, czy chodzi o całą kolekcję, czy o konkretne wydania, czy o robotę, o pracę marketingową, która z marek zasługuje na miano najlepszej. Oraz ostatnie, 4 pytanie, czyli co ich najbardziej rozczarowało, jeżeli chodzi o te półrocze. W tym odcinku znajdziecie odpowiedzi na 2 pierwsze pytania. Kolejne odpowiedzi znajdą się już w kolejnym odcinku, na który nie będziecie na pewno musieli długo czekać. Jeżeli oglądacie to już trochę po premierze, na pewno ten odcinek już na kanale jest. Więc my teraz przechodzimy szybko do pierwszego pytania, a brzmi ono. Yo, what's good? My homie Matt has asked me 4 questions relating to the sneaker world's first half of 2020. Okay, so what's the best collaboration of the year? Well, it's been an intense year for that. It's been ridiculous. People might think I'm going to go for Air Dior, and it's definitely up there. What a monumental occasion that is. But for me, it has to be what's right behind me, okay? The Nike Stussy Zoom Spirit on Cage 2. We're looking at the Stephen Smith design classic back in 2003, which still looks incredible to this day. It was future back then, it is future now. And when you look at the fossil version, you're just like, wow, that is just so clean. Definitely paying due, you know, reverence, you know, to the inspiration of the original, man. Definitely 100%. Hello. So I'm Selma. I live in Paris. I'm 25 and I'm going to turn actually 26 in less than a month. Best collaboration for me, it would be the Nike Spiridon. Totally love this. To be honest, I still haven't worn those. So totally deadstock. Because I'm a bit worried and I really, really want to cop a second pair before doing ton of shit with it. I'm actually well known for like running my pair of shoes like this, by example. But yeah, those are like big time favorite. Really, 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 really love this collaboration. Here we go. The second. Siemanko, z tej strony Instabugs. To półrocze jest dosyć intensywne, co chwilę wychodzi coś ciekawego. Jest mnóstwo hype'owych wydań, ceny już naprawdę osiągają astronomiczne kwoty. No ale powiem szczerze, że mnie totalnie takie rzeczy nie ruszają. Raczej się skupiam na produktach, które mają fajną egzekucję reklamową. Dużo jest w nich smaczków, jest za nimi super historia. Jeżeli Shony, Łotek Spuny z Atmosem by wyszły, to pewnie bym je wytypował. Ale w tym wypadku typuję Aimé Leon D'Or, które wyszły bodajże w marcu tego roku w 3 wersjach kolorystycznych. To wydanie chyba u mnie jest numerem 1 w tym roku, zważywszy na to, jaką robotę zrobiła ekipa ALD przy promocji materiałów, przy wykonaniu lookbooka, w ogóle przy pokazaniu tego lookbooka na Instagramie, który był w nietypowy sposób pocięty, oraz wsparciu tego fajnym aparelem. Naprawdę duże brawa. No właśnie, kurde, tak jeżeli mamy tutaj się wypowiadać subiektywnie, to wszystko mi tak średnio podchodzi ogólnie, ale wydaje mi się, że najlepszą robotę robi New Balance z na przykład z Ftapsem. New Balance z Ftapsem na modelu 992 to jest sztos totalny. Gdzieś te kolaby z AMD, czyli Aim Leon D'Or, to też jest super robota, czy fajny but był ten z tej Raz, też mi się bardzo podobał. No więc myślę, że kolaby New Balance'a, ciężko mi określić jeden, jak miałem określić jeden, to chyba z W-Tapsem, czy tam W-Tapsem, jak to się ładnie mówi. Cześć, z tej strony Aleksandra Gies i moja mała Mimi. Myślę, że tutaj dla mnie bezkonkurencyjne mogą okazać się Ben & Jerry's Dunki.
Czekajcie. Sorki za nimi. Tutaj mam tą parkę. Mam ją nawet w swoim rozmiarze. Udało mi się ją upolować. Dla mnie to wydanie jest zdecydowanie najciekawsze. Nie tylko ze względu na to, jak jest wykonane, bo według mnie wykonana jest super, moja para naprawdę jest bez zastrzeżeń, to ze względu na tą całą otoczkę, która wokół tych butów gdzieś się stworzyła, w sensie takim, że ciekawe jest to, że buty, które kosztowały pierwotnie 419 zł, teraz sięgają ceny niemalże 6000 zł i ludzie są w stanie za te buty tyle zapłacić. Chyba jeden z najgłośniejszych, jeden z najbardziej pożądanych, czyli Jordan Dior. Mega jakościowy produkt, mega fajnie opakowane wszystko. Jest okej, okay. Jest bardzo, bardzo fajnie. Żałuję, że nie trafiłem. Chyba Jordany z Diorem. Bo jeszcze nigdy w sumie czegoś takiego nie było, żeby taki high fashion, który jest teraz chyba najbardziej na topie, z taką marką streetwearową jak Jordan zrobił buty, szczególnie przy takim gigantycznym retailu, plus nie mówię o resellu w ogóle. Yo, what's up? My name is Jens and I work for Oracle in Berlin. Yeah, when it comes down to my favorite collab, in 2020 so far, it's a bit more tricky because officially and technically the shoes I've picked aren't globally released yet, but we at Overkill had the opportunity to do an exclusive pre-release a couple of days ago, and I'm talking about the Adidas ZX 8000 Deadhype. It's a collab with Berlin-based audiovisual collective Deadhype, of which I'm also a part. And yeah, it's also a really, really nice shoe, also purple. It's not my favorite color, by the way, but yeah, lovely, heavy canvas, smooth leather, no stripes, which is special, really nice shoe. Andrzej Andrzejczak, kucharz, współwłaściciel Mitologii. Ja jestem tylko fanem Nike, nie kupuję innych butów. To chyba wbrew pozorom chunky dunky, zdecydowanie petarda, no ale wiemy jak było, wyhaczenie tych butów to był jakiś cud, no wiem, że tam parę osób chyba z Polski ma je, nie? Ma je PZ chyba, co? A, ty masz. No to mnie teraz wkurwiłeś. Hey guys, Coco from Prague, from Food Shop here. Best collaboration for me from this period of the time is definitely the Y3. It means Yoshi Yamamoto and Adidas. So the shoes that they are making are really really appealing to me, and I really love how they are still sticking to the simple aesthetics. Which they made and are still making. So for the more cold period of the year, I was wearing the Superstar adaptation from Y3 collection, and now in the hotter days, I'm definitely rocking the Rishuran Y3s because it's super easy to match to any outfit, yet it's still interesting enough, you know, to stand out from the crowd. So I really love these. No ja jestem Maciek i ubrania, i zbieram buty też, i ubrania, i robię fity. Jako że sam but aż mi się tak nie podoba, też dunk, ale też ładny, bardziej mnie otoczka wokół tego buta jara, w sensie to jak on został napompowany, a już pokażę w sumie, jak ten but został napompowany w tym... No dawno nie widziałem tak napompowanej premiery, szczerze. I po prostu bucik jest według mnie dużo niżej niż strężlowy dla mnie, ale sam w sobie fakt, że to jest kolaboracja z lodami, jak bardzo napompowana i to jest, to otworzy dla mnie, no nie było głośniejszej kolaboracji na pewno w tym roku, w tym półroczu, dlatego to jest mój wybór. Cześć, jestem Bartek Walczuk, jestem jedną drugą osobą Studios oraz dyrektorem kreatywnym 180 Heartbeats Young Von Matt i lubię buty. Chyba jednak skalą Nike i Ben & Jerry's, nie dlatego, że te buty są piękne, bo są jakby totalnie pudełkiem Ben & Jerry's, ale też są super wykonane, no i myślę, że fajnie, że w ogóle coś takiego zrobili, że marki jakby na takich poziomach się łączą, a resale price jest kosmiczny, nie, więc... Witam, Barta, z dawno mnie nie było. Jak dla mnie osobiście,
Nic wielkiego, ale za to bardzo, bardzo, bardzo pasujące do mojego klimatu, do tego, co lubię i jest to oczywiście nieśmiertelny Vans w kolaboracji z Misterem Cartoon, jak również z japońskim Neighborhood. Super, że można kupić coś w cenie Vansa, a nie Neighborhooda. To raz. Dwa. Całe czarne. Także less is more. Bardzo fajny monochrom. Hafty, bardzo ładny branding na toolboxie Los Angeles, na drugim bucie Tokio. Wkładki zaprojektowane przez Mistera Cartoon. Z tyłu Uncle Toons. Na drugim bucie mamy Neighborhood i Tokio. Wszystko zachowane w bardzo fajnej, hardkorowej, ulicznej stylistyce Los Angeles, tudzież Tokio. Jak dla mnie najfajniejsza kolaboracja tamtego półrocza. Nie ma takiego hype'u, nie ma jakichś wielkich odsprzedaży. Po prostu szczery sneaker dla starego sneakerheada. Definitely the Travis Scott Nike SB Dunk for me, because I really love the concept, I really love the colors and the quality and the idea with the second shoe, with the second skin under the first skin. So this is my most favorite collabo shoe for this year. No, najlepsza para uważam, że to jest ostatnie wydanie, czyli Nike Dior. Hi guys, I'm Joel. I'm part of the Drop Date team here in London. To be honest, I haven't actually been excited by many collabs this year. I feel like there are a lot of stronger collabs last year, but I'm gonna have to go with the Offspring ZX 8000. I mean, it's a great shoe, one of the best ZX's in my opinion. Not the best, but one of the best for sure. The colors are amazing, the materials are great. Iman rarely ever like disappoints me, to be honest. Like he knows what he's doing. Siemanko, nazywam się Michał, jestem współzałożycielem Warsaw Special. Jeżeli chodzi o najlepsze buty, to myślę, że ZX 10000 I Can If I Want. Hi people, my name is Samir. Some of you might follow me on Instagram. I go by Samir SE23. Quite the ZX Torsion collector, as if people follow me on Insta, you might know. My favorite collaboration of the year so far has to be the End ZX 9000 Kiln. Inspiration taken from pottery, kilns, terracotta brown sole, blue glaze upper. Quite a love or hate shoe, and I think that's down to the brown terracotta midsole. But for me, I think it's, I know of it maybe one other ZX Torsion that has a brown midsole, so it's quite an unusual feature. And I really love how the whole shoe comes together, and from concept to execution, I just think it just looks so, so lovely. So this has to be collaboration of the year. Najfajniejsze dla mnie jest to w odpowiedziach właśnie ludzi jest różnorodność, bo tak jak widzicie, każdy ma inne podejście do tego, co jest fajne, co było fajne według niego, i mega mnie to cieszy, że istnieje ta różnorodność, że pojawiają się różne pytania. Oczywiście są tu dominujące rzeczy, ale myślę, że poza tym fajnie posłuchać właśnie opinii innych osób, a tym bardziej jest to ciekawe, jeżeli te opinie są nieco inne od tego ogółu. Więc idziemy teraz do drugiego pytania. Zobaczymy, jakich odpowiedzi udzielili na to pytanie. Będą albo są, bo jeszcze nie było ich w Europie, ASICS w kolabo z Seanem i Atmosem. It's hard for me to say to name one pair. I would say I really like the general release Dunks, which were released in this time. So basically the Syracuse Nike Dunk was one of the most favorite general releases for me this year. Because I really love the orange on it, and the quality is insane good, and yeah, so this is the best GR for me. Myślałem o tej najlepszej parze. Wydaje mi się tak z mojej perspektywy, dla mnie osobiście, najlepszą parą jest klasyczek w postaci New Balance'ów 992 GR. To znaczy taki klasyk totalny, który zawsze chciałem mieć. Gdzieś tam te 990 V to są takie, można powiedzieć, pseudo tamten but. A ten jest takim totalnym sztosem, strasznie żałuję, że nie mieliśmy ich u nas.
No ale może w końcu gdzieś tam je dorwę jeszcze i będzie fajnie. To jest jeden taki, wydaje mi się, jak tak myśląc sobie o wszystkich rzeczach, które wyszły w tym roku, to ten strzał jakby najbardziej mi odpowiada chyba. Yeah, I'm gonna have to go with the Air Max 95-110 that released via Foot Patrol and Nike sneakers. And pretty much I selected these just because of the fact that I never thought that Nike would ever officially honor the nickname 110. And then, you know, to my surprise, they came out with a great shoe with 110 on the tongue, and the whole campaign was very, very well thought out. But yeah, the shoe takes that prize. Like, it takes the prize for me for sure. To będzie Aqua ZX8000. 30-lecie mamy w tym roku, 30 lat temu. Jak miałem 13 lat, nie byłem w stanie kupić sobie tego buta, później parę razy też zaspałem. Przez wiele, wiele lat byłem mega, mega, jestem fanem Nike'a, aczkolwiek w ostatnim okresie mega się przełamałem do Adidasa i takie rzeczy niezmiernie mnie cieszą. To jak wszyscy wiedzą, troszkę ten kolor się różni, ale shape jest, kurczę, przebłędny. Jeśli chodzi o te całe 30-lecie, to moim zdaniem ten shape na ZX8000 jest najfajniejszy. Toebox bardzo miękki, nie wstawili tutaj tego kartonu, co daje naprawdę świetny kształt w użytkowaniu tego buta. Siemano, jestem Baniak, dla niektórych znany jako Baniak, dla innych jako Człowiek Pieniądz. Dla mnie to są Jordany z Diorem, wysokie wydanie. Mimo że nie jestem fanem Jordana, to naprawdę ta para robi wrażenie, jakościowo wydaje się być przepetarda, kolorystyka też w 100% mi odpowiada, no i fakt, jak ciężko jest je zdobyć, podbija tylko jakby zainteresowanie tą parą. What's the best shoe of the year? Well, who knew that Steve Jobs, in his, you know, years after, since he's passed away, is still a style icon and with people still checking for him, because the New Balance 992 for me is the best shoe of this year. The Joe Fresh Goods one, which dropped, was another incredible collaboration, a beautiful execution. The Double Taps version was up there as well, and that was a contender for a collaboration of the year. The future JJ Hound one that's coming up, JJ Hound is just doing it, killing it, right? But for me, the New Balance 992, the grey. You know, as Stephen Smith said to me once, it's all about grey. If you can design in grey and make it look beautiful, then you can do anything. And no one does grey better than New Balance. And in terms of execution, in terms of craftsmanship, in terms of, well, just everything, New Balance do it to the fullest, especially with the Made in Flimby stuff and the Made in USA. And the Made in USA 992, the grey versions, for me, the best shoe this year so far. Absolutely beautiful. This is my favorite, one of my favorites, interestingly. I've called the Spiridon Stussy as my favorite collaboration, but Sakai remains all the time my favorite. Like, I think I have, I mean, at this time, I have like pretty much all the colorways. So yeah, I guess that these are like a big crush as well. Casablanca i New Balance 327. No te materiały tam i w ogóle wykonanie tego i te kolorki jest fantastyczny, fantastyczny kolor, bo nie dość, że na nowej sylwetce, to jeszcze od razu zrobiony w takiej premium wersji, że dobrze by mieć. Coming to what I think's been the best release so far for me, has to be the ZX8000 Hunami, which is one of two from the Cherry Blossom pack, the other version being a grey version. All pink nylon, suede, gum sole. Both the concept of this shoe and the actual execution is what really, really nailed it for me. And I really do love the ZX8000 shape. No, powiem szczerze, że dość sporo tych par fajnych wyszło, ale myślę, że taką top parką, którą na pewno chciałabym mieć w swojej kolekcji, a niestety ceny teraz są kosmicznie wysokie, to kolaboracja Nike ze Stussy na Air Zoom Spiridon Cage 2. No i co? Co wam powiem? No, te buty są świetne, świetnie wykonane, kolorystyka mi się najbardziej podoba, ta beżowa. Subiektywnie Ben & Jerry, Dunk i Lowe.
ilość detali zawarta w tym bucie po prostu zabija. Special box fajny, cała promocja dookoła tego wydania mega, mega na plus. And yeah, there have been some really nice sneaker releases so far in 2020. And if I have to pick one, and obviously I have to pick one, it has to be the Nike Dunk Low Plum. Great colorway, good execution overall, shape, materials, everything's on point. Love it, a great shoe. For me, this season, it was definitely the Vans release from the Fast Times at Richmond High. It has a kind of a sentimental value for me because the movie actually kind of commercialized the whole Vans slip-on and the checkerboard in these times. So so it was super nice for me to see this this reedition of these sneakers, and I'm really happy to have them in my collection. It's more like on the shelf pair, but I'm super happy that I have it. So this is the best pair. I dla mnie są to zdecydowanie Dunki Strężlowy i myślę, że raczej ich nic mi nie przebije w tym roku w ogóle. Po prostu dla mnie jedna z lepszych Dunków w ogóle, jakie wyszły. No, są cudowne i żal mi w nich chodzić strasznie, ale są super i więc w nich chodzę. Wiecie, o co chodzi. But piękny. I dlatego jest właśnie na pierwszym miejscu, bo jest piękny, a jestem fanem Dunków, wszystko się składa. Zajebiście. Tak jest. Chyba też bym się zdecydował na New Balance z Aima Leon Dor. No nie wiem, jakoś czuję mocny flow od tej marki, dużo się dzieje od niej, też te materiały promocyjne są na tyle subtelne i nie są spotami reklamowymi, że chce się sięgać po ich produkty. To samo, Nike Dior. Dobra, obejrzeliście odpowiedzi na drugie pytanie, jakie było najlepsze wydanie butów i możemy to podsumować jednym, te dwa pytania możemy teraz podsumować jednym, że jest to absolutnie półrocze, w którym Nike dominuje, nawet nie typując u konkretnego wydania, możemy uznać po prostu, że to jest półrocze Dunków i myślę, że nie tyle co półrocze, ale czeka nas 2020, na pewno będzie rokiem Dunków i myślę, że tu się dużo nie zmieni, tak samo będzie to rok Nike i myślę, że też tutaj dużo się nie zmieni, ponieważ konkurencja ma dużo do nadrobienia. Dodatkowo dwie osoby nie mogły nagrać odpowiedzi w formie wideo, więc ich odpowiedzi w formie graficznej zobaczycie zaraz. Jeden z was, jeden z moich widzów zdecydował się na nagranie własnych odpowiedzi, więc bardzo się z tego cieszę, więc teraz zobaczycie odpowiedzi Grześka. Ja się z wami żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku, do zobaczenia, cześć! Cześć, z tej strony Sneaker Grześ, a to moje podsumowanie pierwszego półrocza 2020 roku. Na początek weźmiemy sobie najlepszy model, który moim zdaniem zasługuje na duże uznanie, czyli model od New Balance 327. Jest to model, który łączy ze sobą dwie sylwetki biegowe z lat 70. Model 320 i 355. Jeśli chodzi o modele kolaboracyjne, to największe uznanie moim zdaniem powinien dostać model Dunków w kolaboracji z Ben & Jerry, który zrobił niemałe zamieszanie na rynku i jest to chyba jedna z lepszych kolaboracji, jaką póki co dostaliśmy w tym roku.